No jestem. Gówniane zlecenie, gówniana pogoda. No dobra, to gdzie ten mój kontakt? Hej, przystojniaczku, zabawimy się? Może lubisz ostre jazdy? Jak tylko będziesz chciał. Dobry wieczór. To pewnie ty jesteś, snajper. Myślałeś, że kto? Kółko gospodyń? A, pan sprytny. To pewnie już wiesz, że masz sprzątnąć kolesia na stacji benzynowej. Co on takiego przeskrobał? Wsypał paru naszych w zamian za krótszy wyrok. Eskortuje go paru psów. Biorąc pod uwagę lata wentylowania, kto wie, czy nie był sprytniejszy od nich? Chłopaki chcą jego jaj na miękko. Ale pewnie już się domyśliłeś. Ciężko powiedzieć, kto na tym zyska. Zdejmij gliniarze szybko i z daleka. I nie daj się złapać. Spoko, poradzę sobie. Jasne. Nie chcielibyśmy, żeby słynny snajper wtopił. Nigdy nie wtapiam. Użyj tego. Po robocie kasa w zwykłym miejscu. Dobra, do samochodu.
cholera, nie mam wyjścia. O, w dupę. Muszę się stąd wydostać. Zapieprzaj do świetlicy, zanim ci nakopię do dupy, gnojku! Tracisz swoją przepustkę, śmieciu, zasuwaj do świetlicy. Gdybym przedostał się za te kraty... I co, goście, ciebie też dostali? Wszystkich nas przerobią na nawóz. Stój! Stój! Zatrzymaj się! Stój! Rzuć to!
Rzuć to! Widzę gnoja! Damn you! Rzuć to! Widzę gnoja. Widzę gnoja. Ale smród. Używaliście gówna do mycia zębów. Uważaj, stary, pełno tam świń. Widzę gnoja. Rzuć to! Zatrzymaj się! No, powinienem się zmieścić.
Witaj, słoneczko. Już prawie wylazłem. Coś mi tu za cicho. Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to! Chyba bunt tu nie dotarł. Muszę pilnować Dubska. Rzuć to! Stój!
Stój! Stój! Rzuć to! Rzuć to! Stój! Rzuć to! Zatrzymaj się! Widzę gnoja! Widzę gnoja. Nawet mnie, że znowu muszę skakać. Stój! Prawie, prawie. Rzuć to!
Czas odwiedzić mojego kolesia Jacka. Może on będzie wiedział, w jakie gówno wdepnąłem. Dom? Myślałem, że już po tobie. Słyszałem, że trafiłeś do pierdla. Trafiłem, ale żarcie było kiepskie. Jack, od kogo dostałeś tę robotę? Było ciut inaczej. Nie przez organizację. Kontakt był oko w oko. Jaki kontakt do cholery? Z kim się spotkałeś? Koleś z głupią brudką i pedalskim parasolem. Wspominał coś o burmistrzu. Burmistrz? Tak, to mi pachnie jego łapskami. Wiesz, jak się do niego dostać? No pewnie, ale na ulicy trwa wojna. A ty masz dodatkowo przesrane. To samobójstwo. Spoko, stary. Miałem już do czynienia z tą ruską ekipą. Dobra, spróbuj przez getto i dalej melinami. Dobra. A co potem? Potem dachami i podwórkiem pralni. Wyłazisz prosto na rynek. Jarze, jeszcze coś. Te gnoje coś mi wstrzyknęły. Jakiś nowy koks na rynku? Chłopaki gadają o jakimś nowym koksie, ale to chyba jakiś wirus silniejszy od PCP. Zatrzymaj się! Rzuć to! Rzuć to! Stop!
Rzuć to! Stój! Widzę gnoja! Stój! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się!
Czas złożyć wizytę staremu znajomemu. Może mnie te jego byczki wpuszczą. Rzuć to! Stój! Nie, teraz jeszcze nie wyjdę. Mam mały prezencik dla burmistrza. Stój! Rzuć to! Zegno ja! Stój! 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 Rzuć to! Jesteś i czego tu chcesz? Straż! Gadaj, albo pozbierają ci mózg ze ściany. Dla kogo pracujesz? Don Wasyl siedzi w opuszczonym klasztorze. Z nim gadaj! Rzuć to! Trzymaj się! Trzymaj się! Idź ze gnoja! Thank you.
to! Stoj! Wygląda na zamek elektroniczny. Ciekawe, kto zna klucz. Zamknięty. Wygląda na zamek elektroniczny. Ciekawe, kto zna klucz. Zamknięty. Wygląda na zamek elektroniczny. Ciekawe, kto zna klucz. Hej, nie zabijaj mnie, ja tu tylko pracuję. Jaki jest kod do samochodu? To 1111. Poważnie. Niezła kaplica. Magnifikacja. Stój!
Stój! Hej, chłopcze. Tu jestem. Odwróć się. No świetnie, harcerka. Czego chcesz, mała? Jestem Stella, a ty pewnie czołg. Łażę za tobą pół godziny jak za tarczą. Cóż, działam mniej dyskretnie niż większość najemników. Delikatnie mówiąc, wytłukłeś połowę chłopaków w tej dziurze. Szukam Don Wasyla, a te gnojki nie chciały się grzecznie bawić. Szefowi ruskich? Co, jesz za dużo płatków mydlanych i masz myśli samobójcze? Mydło? A co to? A mniejsza. Jest tu czy nie? Nie, jest na cmentarzu, nie żyje. A jego chłopaki zdurnieli i nie wiedzą co robić. Kto go załatwił? Don Mario. Chłopaki się pogryźli z Włochami i dostali po dupie. Mario przejął interes. To trochę zmienia sprawę. Jak mam dostać Don Mario? Może będę mogła pomóc. Co powiesz na spotkanie? Pod śmierdzącym śledziem za godzinę. Brzmi ciekawie. Zastanowię się. Powodzenia, złotko. No, widzę, że dałeś radę. Jesteś cały? Jestem wkurzony. Co ja w ogóle robię w tym syfiszczu? Pan twardziel. No dobra, chcesz dorwać Don Mario, czy nie? Niespecjalnie mam wybór. Co? Co masz na myśli? Nie lekceważ go. Rządzi połową miasta i ma policję w kieszeni. To spora władza. Brzmi, jakbyś próbowała mnie powstrzymać. Jestem mu coś winien. Chodzi ci o zemstę? Zaczniesz wrzeszczeć i strzelać, a wszyscy padną trupem? Uwierz mi, mam swoje sposoby. Mogę ci pomóc dostać się do mafii i w pobliże Don Mario. Zainteresowany? Poradzę sobie bez twojej pomocy, maleńka. Daj se luz. Jak sobie chcesz. Na razie. I co? Zmieniłeś zdanie? Przemyślałem sprawę. Przydałoby się trochę pomocy. Niko, to jest Dominik. Snajper, wyglądasz jak kawał twardziela. Stella chce, żebym ci pomógł? Przejdź przez podwórko, idź do Marloniego. Jest sierżantem mafii. I co wtedy? Marloni szuka takich twardzieli. Powiedz mu, że Niko cię przysyła. I nie ganiaj z bronią na wierzchu. Chłopaki są trochę nerwowi. Jest zbyt napruty, żeby gadać. Ruszaj. Jeszcze pogadamy, słoneczko. Moja głowa. Moja głowa. Chcesz drinka? Zabiłabym za łyka. Kupię ci drinka za trochę ruchu, kochanie. Dzięki, słodziutki, tego potrzebowałam. Gdzie...
Stój! Kim jesteś i co tu robisz? Mam się zobaczyć z Marlonim. Barman mnie przysłał. Okej, Marloni jest w swoim biurze. Co tu robisz? Kim jesteś? Stój! Stój! Muszę pogadać z Marlonim, zanim pójdę dalej. Muszę pogadać z Marlonim, zanim pójdę dalej. Rzuć to. Widzę gnoja.
Za każdym razem, jak tylko usiądę, czego do cholery chcesz? Jestem Dominik. Niko mnie przysłał. Streszaj się. Mam inne rzeczy na głowie. Chcę wstąpić do rodziny. Poważnie? I co z tego? Najpierw muszę cię sprawdzić. Słucham cię uważnie, staruszku. Jest taka mała rzecz, którą mają Chińczycy. Statuetka kota. Odzyskaj ją, to pogadamy. Nie ma sprawy. To świetnie. Przynieś ją do starej fabryki, nie tu. Wtedy pogadamy. Zanim stąd wyjdę, muszę wiedzieć, co to jest i po co ci to. Ukryliśmy w niej formułę hodowli specjalnego wirusa i straciliśmy. Wirusa tworzącego substancję, którą testujecie w więzieniu? Pozabijam was, gnoje! Co? Jesteś zainfekowany? Spadaj stąd. Zapomnij o zadaniu. Zatrzymaj się! Śmierdzi szczurami. Rzuć to. Zatrzymaj się. Rzuć to. Stój!
Stój! Zatrzymaj się! Widzisz to? Tędy chyba dostanę się do Chinatown. Zatrzymaj się! Rzuć to! Oj! Idzie gnoja! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Rzuć to! Zatrzymaj się! Idzie gnoja! Oj! Zaczynają mnie wkurzać do tunela. Zatrzymaj się! Rozejrzeć. To! Zatrzymaj się!
Stój! Stój! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Stój! Widzę gnoja! Idzie gnoja! Zatrzymaj się! Widzę gnoja! Widzę gnoja! Uj! Trzymaj się! Rzuć to!
Stój! Stój! Zatrzymaj się! Stój! Idzie moja! Rzuć to! Nie, mam tu coś do załatwienia. Stój! Idzie gnoja! Muszę uważać. Ludzie Tongpo się tu wszędzie włóczą. Zatrzymaj się! To jest ten sukinsyn Tongpo.
Jest statuetka. Jak to powiedział mądry zając? Spadajmy stąd, gdzie pieprz rośnie. Tu miałem się spotkać z Marlonim. Pewnie pełno tu jego byczków. Zatrzymaj się!
Stój! Stój! Ty jesteś snajper? No to pewnie już po mnie. To zależy od twojego tempa wypluwania informacji. Wiem, czym cię zainfekowali i wiem, kto cię wrobił. Słucham, słucham. Rok temu zostałeś wynajęty, żeby zdjąć naukowca, pamiętasz? Tak, pamiętam. Był najlepszym toksykologiem w NY-u. Właśnie, Armand Svarkiner pracował dla rządu. Pracował nad czym? Tym super świństwem? Facet wynalazł mortazinę, który wyzwala siłę i odporność, ale jest śmiertelny. Don Mario ukrył formułę w statuetce. Odtrutkę także. Mam statuetkę ze sobą. Dlaczego Mario mnie wrobił? Czy to nieoczywiste? Don Mario marzy o armii niezwyciężonych półgłówków. Masz być jednym z nich. Potrzebujesz odtrutki albo skończysz jak tamci. Zmienisz się w napakowanego półgłówka. Będziesz mięsem armatnim, Don Mario. To się jeszcze zobaczy. Gdzie on jest? Jego laboratorium jest pod wieżowcem. Zdobądź antidotum i zniszcz statuetkę. Stój! Yeah!
Widzę gnoja. Rzuć to! Stój! Stój! Zatrzymaj się! Moja. Stój! Chłopaków czeka niespodzianka. Stój! 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 Rzuć to! Trzymaj się!
Zatrzymaj się! Rzuć to. Widzę gnoja. Widzę gnoja. Stój, rzuć to. Stój. Rzuć to. Rzuć to. Rzuć to. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się!
Stój! Widzę gnoja. Stój! Zatrzymaj się! Stój! Rzuj to! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się!
Stój! Stój! Widzę gnoja. Stój! 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 To. Stój! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Widzę gnoja. Stój! Zatrzymaj się! Stój! 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 Rzuć! Rzuć to.
Zatrzymaj się! No, chłopaki, tańczymy? Rzuć to! Z mafią się? Jesteś martwy, świnio. Anioł zemsty nadchodzi. Sukinsynu. Dominik? Spokojnie, nic mi nie będzie. Zobacz, co znalazłam w laboratorium. To powinno ci pomóc. Stella, ja... Rzuć broń! Nie ruszaj się!